Krótka sonda uliczna, jedno pytanko bym miał do pani. Gdyby był tutaj z nami teraz Jarosław Kaczyński, co by pani chciała mu powiedzieć? Że jest bardzo fajny. Rozumiem, a gdyby był z nami Donald Tusk? Dno. Gdyby był tutaj obok nas Jarosław Kaczyński, co by chciał pan mu powiedzieć? Chuj ci w dupę. Dziękuję pięknie. Gdyby Donald Tusk był tutaj obok nas, co by pani mu chciała przekazać, powiedzieć? Powodzenia bym mu życzyła, żeby to kurestwo, które teraz jest, po prostu wyplenił do końca. Dobrze, a tak jeszcze dla odmiany, jakby był Jarosław Kaczyński obok, to jak, co by chciała pani mu przekazać? Nic. W tej chwili nie myślę nawet o tym. On wie dokładnie, co to nam potrzebne. Wie pan, tak pan mnie zaskoczył. No spokojnie. Jakieś pozytywy, negatywy? Nie, pozytywy, pozytywy. Rozumiem. A na przykład Donald Tusk, jakby był tutaj teraz, obok nas? Proszę pana, nie będę się na ten temat wypowiadać, bo wie pan. Czyli lepiej nie mówić. Lepiej nie mówić. Gdyby tutaj był obok Jarosław Kaczyński, co by chciała pani mu powiedzieć? Kilka słów. Oczywiście. Ale co takiego chciała pani by mu przekazać? No ja wiem, teraz to tak wie pan, na tym to tak Czekowi od razu tak do głowy nie wpadają myśli, prawda? A jakieś pozytywne słowa? Tak, oczywiście. Oczywiście nie tego, bo ja jestem za PiS-em i wie pani. Rozumiem, dobrze. A tak odwracając teraz rolę, gdyby był tutaj Donald Tusk, to jakie słowa? Bardzo złe. Bardzo złe. A przepraszam, no kiedy... Co bym... żeby lepiej rządził, żeby spełnił swoje obietnice, które zapowiadał, o właśnie. Rozumiem, a gdyby był przykładowo tutaj obok nas Donald Tusk, jakie słowa wypadły? No wie pan co, Donald Tusk też nie był zły, ale jadą na nim teraz, no nie wiem dlaczego tak, przecież to nie jest zły człowiek chyba. Ja nie wiem, czy to jest zły człowiek, mówię, pytanie właśnie, co by pani chciała mu powiedzieć? A to będzie gdzieś? Będę w telewizji? Nie, w telewizji nie, w internecie. W internecie? O kurczę, to moja córka mnie zobaczy. Zobaczymy. Nie, wie pan co, to są ludzie tylko. Obojętnie kto by nie był, to oby tylko nam było dobrze. Niech nam troszkę tych pieniążków dadzą. Także wie pan, no Tusk już nie wróci na pewno do Polski tutaj. On ma swoje miejsce tam i jemu jest... No zagrzał się i bardzo dobrze, bo jeżeli ma tutaj źle się czuć, no ma tu rodzinę co prawda, ale jeżeli ma się źle czuć tutaj, dlaczego nie przyjechał teraz na te 80. rocznicę? No bo nie był mile widziany przez tych naszych kochanych rządzących. No i co zrobić? Nic dobrego. Nic. Czyli nie znacie, znaczy nie interesujecie się za bardzo polityką? Nie interesuję. Był tutaj obok, co byście chcieli mu powiedzieć? Nic. No to już nie zrozumiał. Co chciałabym przekazać, że fajny jest. Dobrze, a tak dla odmiany na przykład Donald Tusk, jakby tutaj stał, to co byś mu powiedziała? W sumie go nie znam, więc co miałabym powiedzieć? No tak z przekazów medialnych, nie wiem, jakieś pozytywne słowa czy negatywne? Żeby do nas wrócił. Pytanie na temat tego, jakby tutaj był Donald Tusk, to co by chciał pan mu powiedzieć, przekazać? Żeby trzymał tak dalej i niech wraca jak najszybciej do kraju. Donald Tusk, że jest przystojny. Dziękuję. A Jarosław Kaczyński? Jakby tutaj stał, co by pani mu chciała powiedzieć? Tak szczerze, to mam go za inteligentnego człowieka i miłego. Dobrze. Inteligentny i sympatyczny, tak miły. Bardzo. Żeby dobrze rządził. Rozumiem. A gdyby był Donald Tusk? Tutaj? Żeby się pogodzili razem. Jedność. Tak. Dziękuję pięknie.